PiS-owcy dolewają kubły nienawiści. To jest partia, która używa dzisiaj rasistowskich argumentów w debacie publicznej. To jest dla mnie poza dyskusją. Trzymajmy kciuki, żeby u nas partia populistyczna, taką partią stało się Prawo i Sprawiedliwość de facto, nie urosła do takich rozmiarów jak Le Pen. Nie ma dzisiaj żadnej odbudowy Ukrainy bez Polski. Kwestia związków partnerskich jest oczywistym krokiem. Paweł Kowal. Dzień dobry. Dzień dobry. Koalicja Obywatelska, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Panie pośle, pan minister Siemoniak podsumowuje swoje rozmowy z ministrami z Niemiec i Austrii. Twierdzi, że zostały poruszone kwestie dotyczące tych dość zaskakujących sytuacji związanych już nie z polsko-białoruską granicą, ale z polsko-niemiecką. Mieliśmy ostatnio do czynienia właśnie z czym, jeżeli chodzi o działania służb niemieckich. Czy uważa pan, że sprawa została wyjaśniona w sposób wystarczający, ostateczny, satysfakcjonujący, bo takie wyjaśnienie tych spraw obiecywał premier Donald Tusk. Tak, zostało wyjaśnione. I co my wiemy na pewno w tej kwestii? I czy skąd mamy przekonanie i pewność, że to się nie powtórzy? Wiem na pewno mniej niż minister Siemoniak. Zakładam, że jest dla wszystkich jasne, że reakcja rządu była... Ja powiem tak, często jest ostrzejsza i bardziej zdecydowana z praktyki wewnętrznej rozmowy, niż się na zewnątrz mówi. Mhm. Przecież jest oczywiste, że takie zachowanie służb, w tym wypadku niemieckich, bo to o niemieckie chodziło, jest dla nas nie do przyjęcia i jest oczywiste, że jest w interesie politycznym rządu, żeby do tego już więcej nie doszło. No dobrze, tylko skąd możemy czerpać pewność, że nie dojdzie? Nie. Rozumiem, że żadne konsekwencje po tamtej stronie nie zostały wyciągnięte. Tego nie wiemy. Znaczy o tym, czego nie wiem, nie będę się wypowiadał. Natomiast śmieszy mnie, że niektórzy sugerują, że reakcja rządu mogła być łagodna. Jeżeli ktoś coś rozumie z polityki, jakieś ABC, to chyba rozumie, że z naszego punktu widzenia reakcja raczej wewnętrznie była ostrzejsza niż... Ale pana zdaniem była zbyt ostra, czy nie? Nie, uważam, że trzeba ostro zareagować, dlatego że to przecież nie chodzi o to, o intencję polityczną, bo przecież to nie jest tak, że nie wiem, minister spraw wewnętrznych Niemiec szepnął policjantom, żeby wykonali taki ruch i przywieźli uchodźców na naszą stronę granicy. Przecież to jest tak, że to prawdopodobnie jakiś policjant z wygodnictwa tak zrobił. Nie znam szczegółów, ale jest dla mnie oczywiste, że żaden rząd nie prowadzi tego rodzaju polityki, że mówi policjantom, przekraczajcie prawo. Wie pan, zdarzają się już tacy, mam na myśli oczywiście państwa konkurentów politycznych, którzy mówią, że mamy już kryzys nie tylko na granicy z Białorusią, ale z Niemcami także. Wie pani co, przez 8 lat wysłuchiwałem ich antyniemieckiego fixum dyrdu. I dzięki temu wielu spraw z Niemcami nie byliśmy w stanie załatwić, że oni wariowali, jak słyszeli słowo Niemcy. I szczerze mówiąc, nudzi mnie dyskutowanie z pisowcami na temat Niemiec, ponieważ tak głupiej polityki i tak przeciwnej polskiej racji stanu dawno nie widziałem. Znaczy, jeżeli chce się z poważnym, mocnym partnerem prowadzić poważną dyskusję, a reaguje się na każde słowo Niemcy jakąś nerwicą, to niczego się nie załatwi. Oni nie są tutaj, pisowcy w tej sprawie nie są ani żadnym autorytetem, ani żadnym wskaźnikiem, jak należy prowadzić politykę. Politykę trzeba prowadzić tak, że trzeba zaprotestować, wewnętrznie nawet powiedzieć troszeczkę ostrzej, pokazać potencjalne konsekwencje polityczne dla naszego rządu i jestem pewien, że to zostało zrobione, a więcej na pewno będzie mógł powiedzieć minister Siemoniak, on to prowadzi i nie chce tutaj mu wchodzić w paradę. Pan, była premier Beata Szydło sugerowała nawet, że Donald Tusk mija się z prawdą, mówiąc o tym, że będzie rozmawiał, czy rozmawiał z Olafem Scholzem, kanclerzem Niemiec w tej sprawie, więc tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś dezinformacją też przy okazji. Nie ludzi, którzy sprawowali urząd premiera kiedyś. Nie pierwszy i nie ostatni raz i mam tylko apel do tych, którzy czytają, co pisze premier Beata Szydło. Uważajcie i sprawdzajcie. Weryfikujcie. Na szczęście są informacje kontekstowe już w tej chwili na Twitterze. To bardzo się przydaje. Ale w ogóle co za w ogóle głupi pomysł. Na jakiej zasadzie, ja to czasami lubię politykę tak na zwykły, prosty rozum zanalizować. Chłopski tak zwany. Chłopski. Nikomu niczego nie ujmując, rzecz jasna. Ja pochodzę z chłopów, więc mogę sobie i na takie sformułowanie pewnie pozwolić. Gdzieś tam chyba wszyscy pochodzimy. Tak. Jaki miałby sens, żeby premier mówił, że rozmawiał z Scholzem, a nie rozmawiał?
No, żeby kłamać opinii publicznej, no i udawać ważniejszego niż jest w rzeczywistości. No taka sugestia szła. Ale dobrze, zostawmy to. Zostawmy to. Powinna chyba przeprosić, ale też właściwie nie sądzę, oni żeby liczył na to. Panie pośle, spot o migrantach Prawo i Sprawiedliwość, też w kontekście tego kryzysu migracyjnego. No ale wie pan, co tam się pojawiło. Czy Prawo i Sprawiedliwość już porzuciło wszelkie pozory i hamulce w sprawie polityki migracyjnej? Bo do tego dochodzi jeszcze to, że prezes będzie żądał, takie słowo padło, tak, nowego referendum w sprawie paktu. Ale będzie żądał we wrześniu. Oni są naprawdę odjechani zupełnie. Kiedy słucham ich czasami i patrzę, co oni wygadują. Znaczy pierwsze, ściągali najwięcej migrantów w historii III Rzeczpospolitej i jednocześnie nie przyjęli żadnych zasad polityki migracyjnej. Bo ja rozumiem, że ktoś ma taką wizję, że rynek pracy potrzebuje migrantów, przygotowuje jakiś plan, szkoli tych migrantów, przygotowuje dla nich szkolenia prawnicze, uczy ich języka, przygotowuje lokalne społeczności tam, gdzie oni będą mieszkać i sprowadza. No to jest jakaś polityka. Ktoś będzie za, ktoś przeciw. Ale pisowcy robili tak. Nic w tej dziedzinie nie zrobili. Ściągali migrantów najwięcej, ile się dało w czasie całej historii III Rzeczpospolitej. Następnie uruchomili ofensywę antyimigrancką tuż przed wyborami. To im nie, przepraszam za wyrażenie, nie pykło. Po prostu nie wyszła im ta polityka. Następnie przegrali wybory i następnie wracają do tego i mówią, że będą się tym tematem zajmować, ale we wrześniu. Czyli to wyraźnie widać, że oni sobie jakiś tam kalendarz swojego politycznego atakowania rządu ułożyli i dla nich ta sprawa w ogóle nie jest ważna, tylko pasuje im we wrześniu. No to poczekamy do września. No dobrze, ale teraz chciałabym merytorycznie odnieść się do tych dwóch kwestii. Na początek te spoty, bo przypuszczam, że to nie jest ostatni tego typu. Wydaje się, że w sprawie paktu migracyjnego, polityki migracyjnej ten przekaz Prawa i Sprawiedliwości będzie się zaostrzał. Pytanie, do czego doprowadzi, panie pośle? Znaczy pan tego spotu nie widział, my widzieliśmy i widzieli ludzie konkretne twarze konkretnych osób, które nie wiadomo, czy tutaj na przykład są nielegalnie. To znaczy, gdzie my się zapędzimy, my mówimy, rozmawiając w ten sposób. My mówimy o bardzo delikatnej tkance społecznej. Mówimy o lękach ludzi, którzy mieszkają przykładowo blisko granicy białoruskiej. Mhm. Mówimy o lękach ludzi, którzy mieszkają w wielkich miastach. Więc wolałbym, i taką politykę my prowadzimy, żeby powiedzieć, jaki mamy plan, jaki mamy cel, dlaczego dzisiaj na więcej nie jesteśmy gotowi. Jesteśmy to w stanie racjonalnie powiedzieć naszym partnerom w Europie, że my się nie zgadzamy na niektóre regulacje, które proponuje Komisja Europejska, ale to się musi od tego zaczynać i na tym kończyć, bo tego potrzebuje Polska. Natomiast Polska nie potrzebuje pokazywania ciemnoskórych osób i szczucia jednych na drugich, bo na koniec wszyscy będą przeciwko wszystkim. Tkanka społeczna w sprawach ochrony granicy, to jest bardzo delikatna kwestia. Byłem tydzień temu na jeden dzień pochodzić po Bieszczadach i kiedy schodziłem z gór, trzy razy Straż Graniczna, byłem troszeczkę zamaskowany, Straż Graniczna podeszła do mnie i zapytała. Byłem pod wrażeniem pracy Straży Granicznej, bo oni są z tamtych środowisk, oni widzą, że ktoś, kogo nie widzieli wczoraj, oni widzą, że samochód z jakąś obcą rejestracją, zatrzymają, zapytają, tak to działa. W momencie, kiedy do tego pisowcy dolewają kubły nienawiści, wszystko zaczyna się psuć. I na tym to polega. Tylko trzeba coś rozumieć z rzeczywistości politycznej w Polsce i ze spraw, które są delikatne i mogą być przyczyną niepokojów społecznych, żeby prowadzić dobrą politykę. Jeżeli pisowcom nie podoba się, jak wyglądają stosunki społeczne w kontekście migracji na Zachodzie, to niech nie niszczą tego, co jest w Polsce. Bo stan rzeczy w Polsce wynika także z kultury polskich obywateli, z tego, że ludzie są delikatni, z tego, że ludzie sobie ufają, że Straż Graniczna ufa mieszkańcom, że mieszkańcy ufają Straży Granicznej, panie pośle, że są organizacje społeczne, które pomagają migrantom. Pan by użył dzisiaj migrantom wobec PiS-u sformułowania takiego, że jest to już partia jawnie rasistowska? To jest partia, wie pani co, to jest partia, która szuka argumentów rasistowskich do tego, żeby nie wiem właściwie w czym wygrać, bo nawet wybory nie. Ale jeżeli coś się robi, to trzeba sobie zdawać sprawę z konsekwencji swoich czynów, jakie może. Ja dokładnie opisuję te konsekwencje. No właśnie, dlatego pytam, czy to jest partia rasistowska, czy nie? To jest partia, która używa dzisiaj rasistowskich argumentów w debacie publicznej. To jest dla mnie poza dyskusją. I działa wbrew interesom bezpieczeństwa większości ludzi. Bo nawet tym, którym pozornie podoba się, bo im się wydaje, że pisowcy oferują jakieś, nie wiem, dodatkowe bezpieczeństwo takim swoim nastawieniem, to właśnie do tych chciałbym skierować te swoich parę słów. Zastanówcie się, jakie będą skutki także dla was. Dlatego, że tam, gdzie jest dzisiaj pokój społeczny, porozumienie i współpraca i jest synergia, mówię na przykład o obszarach przygranicznych, ale mówię też na przykład o miastach, gdzie działa mnóstwo organizacji społecznych, które biorą na siebie
dużą część opieki nad migrantami. Różne elementy tu wchodzą w grę. PiS-owcy chcą to wszystko zniszczyć. Czyli jeżeli komuś się wydaje, że we Francji jest mniej bezpiecznie, czy w Niemczech jest mniej bezpiecznie, a w Polsce jest bezpiecznie, to PiS-owcy właśnie przeciwko temu działają. Chcą to zniszczyć dla swojego interesu politycznego. Panie pośle, to teraz jeszcze pytanie dotyczące paktu migracyjnego jako takiego. Bo pamiętamy, jak premier Donald Tusk powiedział, że my będziemy tegoż paktu beneficjentem i że jego przepisy nie będą nas obowiązywać ze względu na szeroką pomoc, której udzieliliśmy Ukraińcom. Natomiast prezes Kaczyński powiedział, że we wrześniu będzie żądał referendum w sprawie wypowiedzenia paktu migracyjnego. Po pierwsze, czy w ogóle można pakt migracyjny wypowiedzieć? Nawet Polska złożyła już wszystkie zastrzeżenia. To, co nam nie pasuje, nas nie obowiązuje. Staramy się przekonać naszych partnerów, pokazując nasze zaangażowanie w pomoc uciekinierom wojennym z Ukrainy. I to się w końcu uda, tylko wymaga to konsekwencji, wymaga także czasami mądrej polityki opozycji. Jak nie chcą nas wesprzeć w tym, okej, niech powiedzą, nie wspieramy, nam zależy tylko na szumie i bałaganie. Niech to powiedzą, ale już naprawdę więcej niech tej sprawy nie robią, bo mam wrażenie, że przekraczają jakąś czerwoną linię. A propos przekraczania czerwonych linii, nie wiem, czy pan słyszał, że Beata Kempa, która nie otrzymała mandatu do Europarlamentu, właściwie można powiedzieć, że Donalda Tuska obarczyła za to, że brutalnie zaatakowano Polkę w Rzymie. Napisała rzecz następującą. Polka brutalnie zaatakowana w Rzymie. Jeszcze trochę nieudolnych rządów Tuska, mistrza w robieniu wody z mózgu rękoma równie nieudolnych ministrów i Polki nie będą bezpieczne także w Polsce. No, a nie, nawet nie wiem, co mam mówić, bo to komentowanie ich... Bo wie pani co, ja nie chcę ich wyzywać. Nie, mam dosyć... znaczy, co w tym jest... W tym ja rozumiem, że ciężko jest z tym dyskutować, nie? Panie pośle, tylko chodzi o to, że taki przekaz może być skuteczny i jak widać po poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości przebija się do opinii publicznej. To, a to już jest ważna sprawa, dlatego że ona może zmienić zupełnie postrzeganie tych wszystkich spraw, o których my rozmawiamy. Oczywiście, że ważne. Więc tylko nie można bagatelizować takich, no, ale przepraszam, myślę, że, głupot, myślę, no, ale że nie jestem można. Jestem ostatnią osobą, która to bagatelizuje, ale też nie chcę tego podbijać, bo oni są dzisiaj w fazie takiej lepenizacji czy farażyzacji polityki, w której są w stanie powiedzieć dowolną głupotę i zdaję sobie sprawę z problemu dezinformacji, bo stają się w ten sposób też częścią całej walki dezinformacyjnej z Polską. Niestety, czy chcą, czy nie chcą, prowadząc taką politykę, jak, czy takie rzeczy pisząc, jak Beata Kempa, wpisują się w tę linię ostrego ataku informacyjnego przeciwko Polsce. Dla mnie jest ważne to, że... Ale to jest inspirowane z Kremla przecież, panie pośle. Chyba proszę mnie poprawić, jeżeli ja się mylę, ale jeżeli chodzi o te kwestie migracyjne, takie podbijanie piłeczki, te nacjonalistyczne, narodowościowe naleciałości, to przecież to jest przekaz Kremla. Znaczy PiS mówi Kremlem. Myśmy to od dawna analizowali. Mówię o okręgu ekspertów dotyczących polityki, zajmujących się polityką wschodnią. Jeżeli gdzieś widać to wariactwo przeciwko mniejszościom, wariactwo na punkcie migracji, szaleństwo na punkcie tego, że Unia Europejska jest zła, to prawdopodobnie czuć na tym odciski tłustych paluszków Kremla. I trzeba do tego podchodzić poważnie. I jest wielu ludzi, którzy się pod to podczepiają, bo mechanizm dezinformacji działa tak. To na przykład tak działa w necie, że na początku piszą coś te trolle spod Petersburga, potem komentuje, nie wiem, rzeczniczka Kremla. Następnie do tego się dołączają ludzie, którym się to wydaje logiczne, bo ludziom się czasem różne rzeczy wydają logiczne, bo nie mają czasu sprawdzić, bo coś. A potem to przychodzi do głównego nurtu. I czy pani Kempa chce tego, czy nie, opowiadając takie drdy małe i obciążając, nie wiem, premiera polskiego rządu wydarzeniem, o którym ona sama jeszcze mało wie, bo właśnie się dowiedziała jakiejś na razie ogólnej informacji o nieszczęściu w Rzymie, ona się w ten sposób wpisuje w tę propagandę i tak to działa. Nie unikniemy tego, ale też szkoda może czasu tracić, przynajmniej z mojego punktu widzenia, na jeszcze tego podbijanie. Co wydarzy się we Francji i jaki to będzie miało wpływ, panie pośle, na politykę Unii Europejskiej w tym nowym układzie i nowym rozdziale, podziale sił? No wiemy oczywiście, że we Francji mamy system prezydencki. Wiemy, że Emmanuel Macron już powiedział, że nie zrezygnuje z funkcji ze względu na wynik wyborów, ale Le Pen prowadzi bardzo mocno w tych sondażach. Ma około 36%. Tak. I partia Macrona 20. Lewica chyba niespełna 30. No tak, ale razem partia Macrona i Lewica, przy czym nie ma większości. Lewica nie jest jednorodna. Partia Macrona i Lewica wciąż nie mają większości. Le Pen też wciąż nie ma. I paraliż może nas czekać we Francji. Rząd mniejszościowy, jak to może zdaniem pana wyglądać? I pytam w kontekście Unii Europejskiej. Kluczowe są dwie informacje. Macron zagrał wabank o wszystko. Zobaczymy, czy mu się to uda.
jest taka psychologia polityki we Francji. Jak sobie przypomnimy różne wybory we Francji, w których już miało się wszystko zawalić, już miało wszystko runąć, już miał wygrać Le Pen, już coś tam. Zawsze jednak zwycięża jakieś centrum i jakiś zdrowy rozsądek we Francji. Mam nadzieję, że tak będzie tym razem. Wybory francuskie są ważne. Powiedziałbym tak, na szczęście polityka francuska jest interesująca. Moja córka mówi, że która studiuje politologię, mówi, że właśnie polityka francuska należy do tych, którą obserwuje się nie tylko z obowiązku, ale z zainteresowaniem. Także obserwujmy to z zainteresowaniem. Wpływu na sytuację wewnętrzną we Francji nie mamy. Trzymajmy kciuki, żeby u nas partia populistyczna, taką partią stało się Prawo i Sprawiedliwość de facto, nie urosła do takich rozmiarów jak Le Pen. Bogu dziękujmy, że mieliśmy 15 października i droga ku takim scenariuszom została zatamowana. Ale pamiętajmy, strategicznie w kontekście wojny Rosji przeciw Ukrainie, a ja właśnie wróciłem z Charkowa, Kijowa i Lwowa, sytuacja we Francji jest jednym z kluczowych Dlatego właśnie o to pytam, bo pytałam o wpływ na nowe rozdanie w Unii Europejskiej. Unii Europejskiej, która ma jakąś tam swoją politykę wobec Ukrainy. Ukrainy, która jest w bardzo trudnej sytuacji i zresztą czytał pan na pewno bardzo ciekawą analizę pana Jurasza, pana Witolda Jurasza, który też w polskim kontekście powiedział, że Ukraina może być drugim Irakiem i że Polska, mimo że była największym pomocnikiem Ukrainy, nie zarobi ani grosza na jej odbudowie. Znaczy, jak można do czegoś takiego dopuścić? I czy zgadza się pan z tą tezą? Dzisiaj kluczem jest to ochronić Ukrainę i ochronić... Wie pani, byłem w Charkowie, wyjechałem z Charkowa i 30 osób rannych od bombardowania w centrum miasta, kilka osób zginęło. To jest dzisiaj rzeczywistość Ukrainy. Przede wszystkim trzeba skończyć wojnę, a potem myśleć o zyskach. Ale jeżeli mówimy o udziale Polski, porównanie między sytuacją z Ukrainą a z Irakiem nie ma żadnego sensu. Dlaczego? Dlatego, że do Iraku jest 3,5 tysiąca kilometrów, a my graniczymy z Ukrainą, dlatego że wymiana handlowa z Irakiem jest niestabilna i minimalna. No dobrze, panie pośle, ale my dzisiaj, jedna liczba, 11, proszę sobie wyobrazić, 11 miliardów euro ponad eksportu na Ukrainę. Proszę pomyśleć, ile to już dzisiaj jest miejsc pracy w Polsce. 1/3 całego eksportu Unii Europejskiej to jest eksport z Polski. Dobrze. Może te fakty trzeba rozumieć. Panie, nie, ale ja nie chcę, żeby pan mi uciekł od tego jednego tematu. Tym bardziej, że my już wiele miesięcy temu na ten temat rozmawialiśmy, jeszcze jak rządziło PiS i pan wtedy PiS krytykował za to, że nie przygotowuje odpowiednich kontraktów, że nie ma kontaktów biznesowych, które mogą później zaowocować tym, że Polacy zarobią na odbudowie Ukrainy. I nie bójmy się tego słowa, bo to jest normalne. I teraz zapytam pana, kończę już, jako szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, czy pan ma jakąkolwiek wiedzę na temat tego, że ktoś z koalicji 15 października na poważnie zajmuje się tym Panie tematem? Redaktor, ja się tym zajmuję od rana do wieczora, bo jestem też przedstawicielem premiera do tych spraw. Czyli rozumiem, że sprawa będzie załatwiona. Myśmy zaczynali od tego, że 3 osoby zostały zaproszone na konferencję o odbudowie do Berlina, kluczową, która się odbyła tydzień temu. Pojechaliśmy 100-osobową delegacją. My mamy zaplanowane tylko na tę jesień szczegółowe rozmowy polsko-francuskie w kontekście odbudowy, polsko-niemieckie, polsko-amerykańskie. Dzisiaj rano korespondowałem z moją amerykańską odpowiedniczką. Jestem w stanie zalać panią redaktor szczegółami dotyczącymi tego, co się dzisiaj dzieje w tych sprawach. Natomiast nie wchodźmy w taką atmosferę, że Ukraina to Irak. To dobrze brzmi, ja rozumiem prawo publicysty, żeby tak napisać. Chwytliwy tytuł, tak. Ale przecież jak można w ogóle porównywać? Ukraina jest naszym sąsiadem, mamy z nimi ogromny ruch graniczny, zresztą rozbudowujemy te przejścia graniczne, musimy zarabiać na transporcie. Nie ma dzisiaj żadnej odbudowy Ukrainy bez Polski. No weźmy mapę, może podstawowa jest mapa. Proszę sobie wyobrazić teraz mapę, gdzie jest Polska, gdzie Ukraina i jak można inaczej niż przez Polskę przewieźć jakiekolwiek towary z Niemiec, Holandii. Jedna teza z tego tekstu pana redaktora Jurasza. Powtarzana jak mantra, cytuję, powtarzana jak mantra przez polityków oraz, co gorsza, rządowych ekspertów fraza o tym, że Ukraina walczy w imieniu lub wręcz za Polskę, została potraktowana przez stronę ukraińską jako coś więcej niż tylko figura retoryczna. W efekcie Kijów traktuje polską pomoc jako coś, co mu się należało i co nie wytworzyło żadnych zobowiązań wobec naszego kraju. Pomoc rozwojowa, której udziela Francja, Holandia, Polska i inne państwa, polega na tym, że z jednej strony jest to wsparcie, z drugiej strony są duże zakupy w danym kraju.
Weźmy na przykład pomoc dla straży pożarnych na Ukrainie. O tym się mało mówi, ja zamierzam o tym mówić i piszę o tym codziennie we wszystkich swoich mediach społecznościowych, zapraszam do śledzenia. Jest tam naprawdę dużo konkretnych informacji. Przecież to często są zakupy w Polsce. Podałem tę podstawową daną, ponieważ ona jest kluczem. No to może największa... trzeba jakąś retorykę. Boże, retorykę. Nie mogę polemizować. Czytam z zainteresowaniem. Polemika, dziękuję. Czytam z panem Juraszem. Czytam z zainteresowaniem w całą publicystykę na ten temat. Natomiast nie na wszystko mogę odpowiadać. Natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany konkretem, to mogę powiedzieć tak. Polska w niczym dzisiaj nie odstaje od naszych zachodnich partnerów. Chociażby dzisiaj rano kontaktowałem się z naszym partnerem włoskim, moim odpowiednikiem, czyli tym, który odpowiada w imieniu Włoch za kwestię odbudowy. Kontaktowałem się też z odpowiedniczką amerykańską. Mówię tylko o dzisiejszym poranku. Dobrze, czyli rozumiem, podsumowując, jakby, że rozumiem, że koalicja 15 października, szeroko rozumiana, czy rząd, zadba o to, aby Polska... czy polscy biznesmeni, polskie firmy mogły zarobić na odbudowie Ukrainy, tak czy nie? To zależy także od polskiego biznesu. Ale to jest jasna sprawa, no ale państwo muszą stworzyć warunki do tego. Mam z nimi codzienny kontakt. Jeszcze w tym roku otwieramy biuro UNOPS, to jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, która odpowiada za odbudowę i robi przetargi. Przygotowujemy kilka szkoleń dla polskiego biznesu jeszcze w tym roku, żeby wystartował w tych przetargach. Zresztą już w ubiegłym roku był dobry bilans, bo pierwszy raz więcej wygraliśmy w przetargach ONZ-owskich na odbudowę. Uciekam pan od deklaracji. Ale jaką ma już deklarację? Deklarację, że Polska nie da się wyrzucić poza tę najważniejszą grupę, która ale będzie odbudowywać myśmy Ukrainę. Myśmy już tydzień temu siedzieli przy stole z państwami G7 i dyskutowali o odbudowie. Mhm. Na jakiej zasadzie mielibyśmy? Czyli Polska będzie jednym z głównych graczy, tak czy nie? Pani redaktor, nie tylko, że będzie, ale musi być. Bo jak ktoś ma mapę i widzi mapę, to wie, że bez Polski nie da się odbudować Ukrainy. I mówię to zarówno partnerom ukraińskim, jak i powiedziałem to każdemu z naszych partnerów i partnerek na Zachodzie. 11,3 miliarda euro eksportu. Jeżeli ktoś to rozumie, co za tym idzie, ile za tym idzie podatków płaconych w Polsce, miejsc pracy w Polsce, ile tam idzie polskich produktów, także produktów rolnych. Bo paradoks polega na tym, że myśmy się skupiali tutaj na blokadzie i słusznie, bo trzeba było bronić polski rynek, ale jednocześnie kolosalnie i masowo sprzedawaliśmy sery produkowane na Podlasiu na Ukrainę. To tak dzisiaj wygląda ta rzeczywistość. Dobrze, panie pośle, to teraz jeszcze słów kilka na temat tych spraw bieżących, politycznych. Chciałabym, przepraszam dość prowokacyjnie, ale zapytam pana, w skali od 1 do 10, jak ocenia pan poziom żenady, który musimy obserwować przy okazji dyskusji o projekcie dotyczącym związków partnerskich? Ze względu na te sprawy ukraińskie, w które jestem, jak pani zauważyła, bardzo pochłonięty w ostatnich tygodniach, tak? Mogę powiedzieć to, co mówiłem przed wyborami. Porządny konserwatysta rozgląda się, jak wygląda rzeczywistość i nie próbuje zawracać Wisły kijem. Dzisiaj kwestia związków partnerskich jest oczywistym krokiem. I to obiecywaliśmy jako Koalicja Obywatelska, ale mówię też to na podstawie swojego życiowego doświadczenia, w sensie obserwacji ludzi, obserwacji i par, które nie chcą... No, ale w PSL są tacy, którzy chyba chcą zawracać kijem Wisłę. Wie pani co, bo ludzie na ten temat lubią porozmawiać tak z przytupem. A ja myślę, że w takich sprawach, które zawsze na końcu gdzieś dotyczą czyichś osobistych doświadczeń, osobistych możliwości, trzeba gdzieś tam po prostu usiąść i powiedzieć, ustalić jakąś wersję, która jest dla nas do przyjęcia. Myślę, że wprowadzenie związków partnerskich, otwarcie tych drzwi, pokazanie, że to nie jest przeciwko małżeństwu, pokazanie... Według pana Sawickiego na przykład jest. On tutaj siedząc powiedział mi, że te związki partnerskie to się chce głównie dlatego, żeby szybciej brać rozwody. Wie pani co, ale proszę zobaczyć, jaka jest dzisiaj statystyka rozwodów. No, gigantyczna. To jest... Łącznie z tym, że minister Bodnar planuje przyspieszenie procedur i oddanie spraw do OSC na przykład. Cenię marszałka Sawickiego i zupełnie poważnie. Rozumiem jego konserwatywne podejście, ale mam też argumenty, jak go spotkam, to na pewno z nim... Nie przemawiają do niego żadne argumenty. Uszanujmy też inne podejście. Nie? Jak czasem do kogoś nie przemawiają jedne argumenty, to trzeba wrócić z tymi argumentami zmodyfikowanymi. Panie pośle, ja wiem, że pan tak koncyliacyjnie zawsze próbuje sprawę, ale nie, ja pytam o skalę żenady, ponieważ nie wiem, czy to się powinno odbywać w taki sposób, że pani Żukowska mówi załatwione, pan Kosiniak mówi absolutnie nie, pan Hołownia mówi nie wiem, później jest spotkanie, oficjalny komunikat, że poszli do przodu. Okazuje się, że w ogóle nie poszli. Politycy nadmiernie czasami kalkulują i to widzę...
to jest mój zawód, też częściowo przynajmniej, bo może nie jestem takim politykiem na stałe, bywam, wracam do polityki, ale widzę, że wielu moich koleżanek i kolegów za dużo kalkuluje przy takich wypowiedziach. Czasem trzeba po prostu odnieść się uczciwie do swojego doświadczenia i do swojej obserwacji rzeczywistości. Moja obserwacja podpowiada mi, że dzisiaj w Polsce trzeba pokazać, że to jest możliwe i nie zabija małżeństwa, bo nie zabija. Kryzys małżeństwa istnieje jako problem społeczny, ale istnieje z innych powodów i socjologowie mogliby o tym dużo mówić. Otworzyć te drzwi na tyle, na ile jest dzisiaj możliwe. Oswoić ludzi z takimi rozwiązaniami, które w żaden sposób, ja nie znam żadnego przepisu, a jak pani wie, znam dobrze nauczanie Kościoła przykładowo, nie znam żadnego przepisu kościelnego na przykład, mówię to do katolików, który by mówił, że nie może być jakiejś regulacji związków partnerskich kobiety, mężczyzny, 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 kobiety, kobiety. Statystyka zresztą mówi, że najczęściej korzystają z tego związki heteroseksualne. Kobiety, absolutnie mężczyzny. Tak, zdecydowanie. Natomiast no, problem właśnie polega na tym, panie pośle, że ponad 70% we wszystkich sondażach, czasami to jest nawet więcej, chce związków partnerskich, a wszystko rozbija się o kilku posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy to jest normalne? Znaczy, jeżeli chcemy to wynegocjować, to ja nie mogę wejść w tę retorykę, którą pani proponuje, bo jeżeli zacznę, nie wiem, tutaj narzekać na jednego czy drugiego posła i jeszcze go obrażać, no to nic z tego nie wyjdzie. Ale z drugiej strony podobno jest tak, że pani Kotula no, nie przygotowała tego projektu w sposób ostatecznie... satysfakcjonujący. Pan Kosiniak-Kamysz miał stwierdzić, że on poznał założenia, a nie konkretny projekt. No więc może lewica też tutaj nie działa tak, jak powinna. Ja wiem, jaka powinna być metoda. Rozejrzeć się, jaki jest stan rzeczy na świecie. Jak my jesteśmy w jednym z czterech krajów Unii, którzy nie mają jak się zmieniła sytuacja? Mhm. Posłuchać choćby tego, co mówi papież, który sam mówi, że są sytuacje, w których na przykład dwie osoby dzisiaj, ze względu na to, jak wygląda świat, przykładowo, kto w rodzeństwie czasem ludzie gdzieś tam nie żyją ze sobą blisko, nie chcą po sobie dziedziczyć, każdy ma swoje życie, ale dzisiaj świat funkcjonuje w taki sposób, że ktoś ma powiedzmy przyjaciółkę, przyjaciela, z którym chciałby wymienić to dziedziczenie. To też jest dzisiaj. No dobrze, ale będziemy mieli te związki partnerskie, czy tak, nie? Bo... Tak, tak, tylko ja nie będę się wpisywał w to... Ja mówię pani tak, zróbmy tyle, ile jest dzisiaj możliwe, żeby była szeroka akceptacja. Za rok, dwa lata pójdziemy krok dalej. Panie pośle, a nie ma pan takiego poczucia, że to już ostatnia kwestia, że ta stabilność i przewidywalność i efektywność działania tej koalicji no, będzie coraz trudniejsza do osiągnięcia? Nie, bo skończył się trójskok wyborczy, zaczną się problemy, zaczną się projekty, miejmy nadzieję, że się w końcu zaczną, dotyczące chociażby kwestii gospodarczych, dotyczących przedsiębiorców. Tutaj właściwie każdy ma pomysł na siebie, nie ma jakiegoś takiego wspólnego przekazu. Czy nie obawia się pan, że to może zaważyć na stabilności tych rządów? Te dyskusje muszą być, niech będą, przyzwyczajmy się do nich. Tak? Zapisu nie było, narzekaliśmy, to teraz trochę niech sobie podyskutują. No dobrze, tylko ja pytam o efektywność koalicji, bo dyskusje dyskusjami, a my czekamy na konkretne załatwienie konkretnych spraw jako obywatele. PiS-owcy nie dyskutowali, jechali walcem, też nie byli efektywni, więc czasem lepiej być troszkę na 99% efektywnym, a nie na 100%, a trochę podyskutować. Niech ta dyskusja też się trochę przetoczy. Byle kulturalnie i w sprawach delikatnych, poważnie. No dobra, no to kiedy składka zdrowotna dla przedsiębiorców będzie załatwiona? Nie znam odpowiedzi na każde pytanie. No następnym razem się przygotuję. Nie... Widzi pani ile... Bo mogę udawać, że się znam na każdej sprawie, tylko wtedy będę śmieszny. Akurat na to nie wiem, jak wyglądają prace nad tym tematem. Siedzę naprawdę mocno w tych sprawach polskich miejsc pracy, przedsiębiorców Ukrainy i zajmuje mi to już też każdy weekend i po prostu no nie ma tak, że każdy polityk wszystko wie. Muszą przyznać państwo, że rzadko zdarza się polityk, który przyznaje się do tego, że nie wie wszystkiego. Raczej wszyscy zawsze udają, że wiedzą wszystko. O Boże, to jest... Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, szef Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo, panie pośle. Spokojnego, dobrego dnia. U państwa już za chwilę pan doktor habilitowany Tomasz Słomka. Proszę z nami zostać.